Kibice Jastrzębskiego Węgla odetchnęli wczoraj z ulgą. Kwestia brązowego medalu tegorocznej Plus Ligi nie jest jeszcze przesądzona. Siatkarze z Jastrzębia Zdroju pokonali wczoraj na wyjeździe PGS Krebełchatów 3-2. Dla podopiecznych trenera Piatcy wczorajsze spotkanie było grą o wszystko. Porażka definitywnie pozbawiłaby ich brązowych medali tegorocznej Plus Ligi i determinację było widać na parkiecie. Co prawda pierwszy bardzo wyrównany set padł łupem gospodarzy z Bełchatowa, jednak w drugim Jastrzębianie wrzucili piąty bieg i wygrali drugą partię po asie serwisowym Michała Łasko do 17. Trzeci set ponownie dla gospodarzy, tym razem do 19, a starcie numer 4 znów na korzyść gości do 18. Decydujący piąty set lepiej rozpoczęli siatkarze Węgla. Prowadzili już 6-4, jednak Bełchatowianie dogonili wynik na 9-10. Jednak konsekwencją w grze i dobra gra blokiem pozwoliły Jastrzębianom wygrać do 10, a w całym meczu 3-2. Kolejne czwarte już starcie obu ekip w niedzielę, tym razem w Jastrzębiu Zdroju.